Oto kanał Mówi Wam, a przed Wami filmowe zwiastowanie. Tym razem zwiastuny, które okazały się lepsze od samych filmów. Siedmiu wspaniałych. Zwiastun tego filmu przygotował nas na poruszające kino akcji w klimacie dawnych amerykańskich westernów z interesującymi dialogami i współczesną muzyką niczym Django. Dostaliśmy prostą, wręcz banalną historię z jednowymiarowymi postaciami. Amerykański western z 2016 roku w reżyserii Antona Fuqua. Remake amerykańskiego filmu z 1960 roku Johna Sturgessa o tym samym tytule. Rewolwerowiec grany przez Denzela Washingtona zbiera ekipę do obrony mieszkańców wioski napadanej przez bandytów. Obok niego m.in. Chris Pratt i Ethan Hawke. Chrisa zobaczycie jako Star-Lorda lub w filmie Passengers, a Ethana w Valerianie oraz w filmie Kobieta z piątej dzielnicy, francusko-brytyjsko-polskim filmie w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Film z doskonałą obsadą mimo wszystko może się podobać, dlatego zachęcam do zobaczenia go. Ptaki nocy. Zwiastun obiecał humorystyczną narrację, efektowną walkę i wybuchy oraz slow motion i kolorowy proszek gdzie tylko się da. Duże nadzieje fanów komiksowej bohaterki strzezły na niczym, gdy poznali monotonną, wręcz irytującą historię dziewczyny Jokera. Film akcji na podstawie serii komiksów o grupie superbohaterek wydawnictwa DC Comics. Reżyserię powierzono Kathy Yan, która jak dotąd stworzyła dwa filmy, Dead Pigs oraz According to My Mother. Scenariuszem zajęła się Christina Hudson, autorka tekstu do filmu Bumblebee. Każdy fan DC powinien zobaczyć ten film i wyrobić sobie własne zdanie. Jeśli nim jesteś, daj znać, co o nim sądzisz. Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara. Zwiastun pokazał nam wysoki poziom słynnej serii o piratach. Sam film pokazał, że poziom ten nie jest mu do niczego potrzebny. Piąta część cyklu Piraci z Karaibów. Reżyserami filmu, którego premiera miała miejsce w 2017 roku są Yoshim Roning, który w filmie Czarownica 2 udowadnia, że logika wydarzeń jest elementem nadającym się do usunięcia, oraz Espen Sandberg, który uczestniczył z Yoshimem w większości projektów. Film pełen smaczków, nawiązań i running joke'ów charakterystycznych dla serii. Niestety większość z nich nieudolnych i nachalnych. Na końcu tego dzieła zamknięto część ciekawych wątków na rzecz odgrzania starych kotletów. Dlatego w tym przypadku nieistotna jest różnica poziomów zwiastunu i filmu. Tego drugiego powinno po prostu nie być. Więc proponuję, umówmy się, że on nigdy nie powstał, a historia po części czwartej jest nadal otwarta. Dlatego z utęsknieniem czekajmy na ulubioną serię z kultowymi postaciami, kolejne świetne zwiastuny i kolejny odcinek filmowego zwiastowania. Do usłyszenia.